Cześć wszystkim, jestem Szefem, witam w odcinku od A do Z, czyli z dobrą skrzynkę na bohaterów. W dzisiejszym odcinku po raz drugi gramy Riven na topie. Także po raz drugi będziemy... dzięki za obserwację na Twitchu, dzięki. Także po raz drugi będziemy sobie tym czempionem starać się zdobyć skrzyneczkę. Gramy sobie całą piąteczką. Dzisiaj mamy już 20 października, jest godzina 15:56 w tym momencie. I tak jak wspomniałem, gramy sobie całą piąteczką. Jestem Riven, z nami gra Nocturne na dżungli, Yasuo w samą południe. Pantheon i tu jeszcze jest łamaczka Sides Wayne, a w drużynie przeciwnej gra Darek, Ewelinka, Diana, Twitch i Morgana. Także ja będę grał na Dariusza, no. Nie, na pewno nie będę miał łatwo, ale mimo to się postaram dobrze zagrać. No i tak, gra jest nagrywana ze streama, z live'a, także z YouTube'a, Twitcha i Facebooka. Jak coś, to zapraszam do obserwacji tych kanałów, dzwoneczków, łapki w górę. Wszystko macie w opisie na dole, także zachęcam. My sobie już czekamy, aż nam się gra wczyta. I będziemy się starać zdobywać skrzynki w tych odcinkach. Mam jeszcze 3 na tą chwilę. Jak mi się uda zdobyć na Riven skrzynkę, to potem wchodzi Ryze na mida. Albo na topa, ale raczej mida. O, poziom 7, poziom 4, 7, 4. Brak mastery. Siódmy. O, czyli Darek dużo gra tym Darkiem. Ten Twitch też dużo gra Twitchem. A ci zablokowany. A, czyli pewnie w ogóle nie mają. Może Wayne będzie grała dobrze. Gruby dealer. I może Yasuo, bo też ma dużo gier pogranych. Znaczy to, że ktoś ma dużo gier pogranych, też nie oznacza, że dobrze gra. Ale tak mniej więcej powinno być. Jak już ktoś tyle gra, no to prawdopodobnie możliwe będzie, że dobrze zagra. A czy też zależy od przeciwników. Już mamy 100%, a jeszcze się gra nie wczytała. Poczekamy jeszcze chwilkę. O, dobra, już myślałem, że się coś zawiesiło. Weźmiemy sobie długi miecz. I tu na początek oczywiście. Biegnijmy na topa. Witaj w Summoner's Rift. No nagrywam na Darka, więc nie będę miał łatwo. Mikro mi nie działa. Pojawiły się stworzenia. Ciekawe, czy wbijam na Ghosta. Jakiś TV. Czy będą mnie ghostować, czy nie? No bo chodźcie te minionki. On sobie od Reda zaczyna. Dobra, Darek pewnie pomaga na Blue. Nie. Raczej nie powinien pomagać na Blue. Chyba, że od Reda też zaczynał. Ewelinka. O, już jest. A, Gostek ma skórkę, ale to nic nie oznacza. Już takie gangi? A, dobra, leży. A niech to nawet nie zdążyłem się sfleszować. No co on? A nie, kół wziął na pierwszy i ten dobra. Bez sensu padłem. No trudno się mówi. To jest właśnie granie na Darka. Nie będzie łatwo. No może W sobie weźmiemy.
No właśnie to będzie wysysające. To jego kuna mnie. Bez gangów to ja to nie dam rady. Widać na Dariusza. Nie ma opcji. Chyba troszkę uciekłem. Nie mam co podchodzić, bo padnę. Mam jeszcze tarczę Doriana. Może powinienem zacząć z mieczem Dorianem, a nie z długim mieczem. Może to by było lepiej dla mnie. No dobra. Udało się uciec. No tak śmiesznie będę farmił teraz, no nie mam jak na niego farmić. Ciężko mi jest grać na takie coś. Że jedynie stanie pod wieżą jakieś tam. Bo on agresywnie gra ten ziomek. A nie chcę go nafidować niepotrzebnie. Co się na bocie dzieje? Tam jest Panteon na supporcie. Aż go zastunuję po prostu. No jak to farmić na to nawet? Że tu padnę. Nic tylko czekać, aż on podbije pod wieżę. Stój tam, stój tam. Czemu nie mam ostać? Tu masz iść. Dobra. A, bije go tam. Dobra, dzięki. Dobra, sorki, że tak nie zauważyłem. Ale udało się go zabić. Troszkę tam z fleszem, ale to nic. Szkoda, że ja tego killa nie dostałem. Możemy troszkę podpuszować. Dobra, Gostek już wraca. Upinka, jak ci stać? Gdzie tam chcesz go zaatakować, przyjacielu? Ktoś ci będzie ta saka składał? Przepraszam. Ładnie ciśnie ten Magnus. Dobra. Elegancko. Hit. No bo ja też się cofnę. Może coś kupię, buty. No to. I tyle. Koniec serii. O! Bajki. Szkoda, szkoda. Nie wiem, czy zdążę tam podejść. Zdąży, czy nie zdąży? Kacper Walasiewicz, siema, poka, proliven. A, nie jestem proliven. Jaki słaby jestem, to moliven.
Jeszcze na dalka to nie mam szans. Dobra, kumaksujemy do końca. No musimy czekać na ganga, bo sam nie dam rady go zrobić niestety. Zagraj potem w grze Akali. Nie, Akali nie gram, bo już mam tam skrzynkę zdobytą. Więc nie potrzebuję grać tym czempionem póki co. Może Hydry bym złożył. Zawsze to jakieś lepsze dipsy. O dobra, pinguje mi. Przeciwnik pokonany. No boi się jednak ten Darek, że padnie. Dobra, nie zdążyłem. Może stuna sobie zmaksujemy. Na topie. Nie, Akali nie gram na topie. Dobra, nie puszujemy dalej. Bo nie ma to sensu. On też się już boi podejść. Tam dżunglę ma 2-1. Widać, że drużyna nawet spoko gra, więc lepiej, żeby nie spieprzył tego topa. Chyba nie chcę tak podchodzić, bo się troszkę cykam. Tam ma tylko tego pożeracza. Ale to i tak coś. Nie, dobra, stoimy tutaj i będziemy palmić pod wieżą. No nie ma sensu się bić z Darkiem na solo. On ma takiego ulta, że ja od razu przegram. Wystraszył się. Dostał dwa gangi i się poseł. Nie chcę puszować. Ja to już muszę uważać, bo on mnie już może na kombo ściągnąć. Tam na bucie. O, dobrze, ładnie. Złapali go. No właśnie, to jest to. No dobra. Może dobrze, że sfaszowałem. Może dobrze, że flash poleciał. To są jaka na topa, albo Zeda na mida. Jaś na topa lub midzie. Nie, raczej nie gram takimi. Raczej takimi pikami to nie gram. No co mogę kupić? My tam Hydry. Sojusznik pokonany. Wybierz własną. Tylko teleport podbierze. Got you. Najpierw tu. Potem uciekamy. Może to mi się bardziej opłaca maksować. Zawsze to blokuje obrażenia. A stół to tylko stół. Osiem do dziewięciu, nie źle, tylko że
Nasz ADC coś słabo, 1-2 tylko. Support mu chyba kile wziął. Szybko W. Dobra, żyję. Żyję, żyję i mam się dobrze. Dobrze. O panie, dobra, to już po mnie. Niestety. To jest właśnie combo Zeda, znaczy tego Darka. Że już potem nic nie zrobię. Jungla 6-2, no to tu widać, że dobrze gra. Jeszcze na Nocturnem to nie jest tak łatwo. Też trzeba umieć. Boję pograć. Coś to mogę kupić, nic nie mogę kupić. Bo już tego Doriana sobie kupię. Tak, o. 10 do 10 mamy. Także fajnie. Damy SS-a. Dobra, sobie S maksujemy. Dlaczego tu nie ma w tych krzakach? A, niech tu. Oho, idę tam, idę tam. Szkoda, że padł. Tyle niepotrzebnych. No bo to można w pułapkę paść. Dobra, lepiej nie. Zniszczono twoją wieżę. No lepiej też nie. Szkoda, że nie topiłem. No, musiała się sfleszować. Szkoda. No. Dobra. To chyba padnę. Nie, żyję. Czekaj, czy zdąży się cofnąć? Nie da, jak już spuszuję do końca. Zajdę do tej wieży, bo tu padnie wszystko. Tak jak sobie puszuję cały czas. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Nie odpuszcza tego topa, kolega. 7-3 Nocturne. Przeciwnik pokonany. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. I teraz ja mogę plecy dostać.
No właśnie, o tym mówiłem. O dobra, aż mnie nie goni. Raczej nie miałby szans, żeby mnie złapać. Dobra, dobra, dobra. Ale że elo. Ulepiono. Niepotrzebnie polazłem. Czemu nikt nic nie pisze, co sam jestem? Nie no, chyba nie jesteś sam, ale jakoś wyszło. Nie odpuszcza gościu tego tapa. 300 złotych jest warty. Zniszczono twoją wieżę. Aj, śmieszne. Mogę mutować. A, spoko. Typowy darek, no. Jeszcze wychilam na nas. Mogę mutować. Myślałem, że bez ulta go zrobimy. Ileś nawet wychilał na nas tego ku. Nie wiem, czy nawet mój ult by coś pomógł, ale... Zawsze można by zaryzykować. Kolejna wieża poszła. No to by się przydało zrobić, no. Zielona jest. Przeciwnik pokonany. Yasuo 1-4, słabo. Pewnie tyle gier rozegranych tym czempionem. Jeszcze smoka zróbmy. Dobra, może się wycofam na bota, bo i tak nie mam HP. Nie mam HP. Nic tam pada. Jeden do 18 jest. Nie jest źle, ale nie jest też tak dobrze, jakby chciało być. Przeciwnik pokonany. Dobra, ja puszuję do końca, najwyżej mnie zabiją. Widzę, że i tak są zajęci, to mam szansę trochę przypuszować. Chyba, że Darek tu podejdzie do mnie. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Diana? 7-2. Wezmę tą wieżę. Diana już po mnie idzie. Dobra, nie ma sensu, bo już idą. Dobra, siemanko.
Będzie mnie gonić? Z pomapy? Mam na nią szansę w ogóle? Nie mam szans, bo już idzie pomocą. No właśnie. Śmieszny dżunglerzy. Ale ciężko bym miał tą Morganę zrobić. Też pewnie bym nie dał rady. Czarnego tasaka trzeba zbudować. Jeszcze do tego. Pożracza najpierw zrobimy. A potem się zajmiemy. Bituję, dawaj, dawaj, dawaj. Ja to w ogóle dipsu nie mam w tej grze. Jak zawsze. Dodasz mnie po gierce? No jasne, jasne. Jak będzie miejsce, to możesz z nami pograć, jakbyś chciał. Nie do powstrzymania. Możecie zaobserwować mój fanpage na fejsie. Tego teraz jest live. Dobra, chodźmy na mida. Bo tu dalej puszuję. O! Znaczy, cztery osoby muszą na Darka iść, żeby go zrobić. Kto zagra? Nie wiem, czy na to właśnie nie przeteleportować, ale może nie. Puszujemy mida. Nie ma szans. Nawet nie było sensu, bo byśmy oboje byśmy padli. Kawajni coś zrobi? 7-2. Coś tam już ma, ale... Jakieś takie dziwne itemki. No uciekła, nie wierzę. No dobra. Mok będzie za chwilę. Smoka. Smoka zróbmy. Oko piątek, dodam cię po gierce, nie ma problemu. Zróbmy tego smoka. Tak jest. Już się pojawia. Smoka, bierz smoka, olej. Smoka, bo przecież nas bije. No śmieszne. Aj Boże, Wayne. Smoka trzeba było bić, a nie rzucać się na kile. No dobra, coś tam zrobili. Ale smoka my stracili. Niepotrzebnie się Wayne rzucała na kile. Cośmy zrobili tego smoka. Jeden szereg słabo, jeśli o mnie chodzi. Ale gramy do tego skrzynkę, nie jest to mój main, więc tak to niestety musi być. Może ja tu pod tanka powinienem iść? Dokąd teraz? Ja jestem zabójcą. Barona nacisnął? Dobra, idę tam. A, chyba jednak nie. Nie będzie barona?
No, siemanko. Co to za damage? Czemu on tak bije? 9-10 ma, ale tak by biła? 2000, lol. Jeszcze jakieś przebicia albo coś. Dobra, zrobię barona, tylko mnie nie ma, to ja nie dostanę tego barona. Taki nie fajny. O! Level up. Coś mogę kupić? Dobra, to kupimy 950. Potrzeba. No ja niestety nie mam tego barana. MR Dank. Sed, siemasz, można na Nexta. Siema, siema, no można, jak będzie miejsce. Pewnie, że można, no co to za... Aj, nic mu porobił. Dobra, ale nie zabijał wszystkich. A, Quadra. Gdzie jest Penta? Darek. Będzie Penta? Nieoficjalna? Jest! Penta w odcinku! Pa! Nice! Nice! Ja rzucił na Pentę. Łatwo. Report this Dariusz. No to za tą Pentę to ten... ta Wayne powinna SK dostać. Tak mi się wydaje. Uderzenia fizyczne. Baki smok. Jedynie. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Dobra, ciekawe, czy oni będą chcieli grać Nexta. Jak coś, to ja idę mida potem. Jeśli to padnie skrzynka, ale powinna być. No, którym też chyba będzie miał SK. Chociaż to jeszcze mało farmy mają. Jakby to było 200. Dżunglej ma mało farmy. Ja to już w ogóle. Dobra, idę na smoka. No już go zabili. Zabiję kogoś. Dobra. Są tu jakieś mopki, czy nie ma nikogo? O, fajna tarcza. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to przepuszować z mida, tylko... I wyłącznie. O, fajnie się cofałem. Chyba niestety nie. Tutaj będziemy na topa. Ja to spuszuję. Dalej mało tego dipsa. No dobra, wiem, że idą po mnie.
Halo? O dobra, zabijcie mnie. Nie było szans. Sekund. Wróg zabity. Coś mogę kupić? To mam. Może to mi się przyda. Biegnijmy, bo to jest chyba koniec. Bo jesteśmy w stanie już to skończyć. Zresztą jeszcze ten bot został. Ja to spuszuję. Zawsze to lepiej. Tak mniej spuszować. Niż tylko z jednego. Z fizyki. No akurat Bojana zabili, jak padłem. Szkoda, szkoda. Na miękko. Jeszcze 5 minut gramy, dość długo. Powinniśmy to już skończyć jakieś 6-7 minut temu. Jak była okazja. A to dwa razy Baron. Gra dalej nieskończona. Dochodźmy tu w okolicach smoka. Bo to spuszujmy tego mida. Dobra, dam radę. Teraz musimy skończyć. Czek, jak zostało. Dobra, udało się wygrać, gdyby. Teraz tylko patrzymy, czy wpadnie skrzynka. Powinna wpaść za ten meczyk. To dla pewności zobaczymy. Tak. Ja też sobie to zobaczę jeszcze.
Dajmy temu na pewnowi honorka, bo dobrze grał na dżungli. Tu mamy jakąś misję. To mnie nawet średnio interesuje. Jakieś tokeny. I uwaga, czy jest skrzynka? Tak jest, udało się zdobyć skrzynkę na bohaterkę Riven, więc spotykamy się w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy grać sobie Ryzem na midzie. Do następnego odcinka, pa pa.